Witam wszystkich, z tej strony Corley, zapraszam was do nowej serii Zagrajmy w Oddworld Apes Odyssey New and Tasty, czyli nowego wydania starej gry, którą pewnie część z oglądających pamięta, no tym bardziej, że tu jesteście, to myślę, że na pewno pamięta przygody Abe'a. To już bodajże 15 lat, kiedy mogliśmy poznać w nieco gorszej wersji, przynajmniej graficznej czy dźwiękowej. Zaraz zobaczymy, jak to grywalnie się prezentuje, czy nowa wersja nie straciła może starego ducha. Chociaż mam nadzieję, że nie. Tu szybko wybierzmy single player, tak, normalny poziom trudności, nie będziemy szaleć. O, tu na szybko sterowanie, w górę, hello, wait, uja, dobra, to wszystko wygląda podobnie jak kiedyś. Aha, tu save mamy na touchpadzie. No, w ogóle ciekawostka taka, gra ma dzisiaj swoją premierę, więc mamy podwójne święto u Abe'a. No właśnie, bo tak zwie się tytułowy bohater, którego widzieliśmy przed chwilą i który jest jednym z niewolników w fabrykach, w farmie właśnie Rapture, czyli no, w miejscu, które jest zarządzane przez glukonów, jak dobrze pamiętam. Nasza rasa zwie się mudokami. I used to work here. Well, I was really a slave, like all the others. O właśnie, i tu widzimy mudoków, jak pracują. No, nie wygląda to za dobrze, na pewno nie są to najlepsze warunki pracy, ale gra ma swój taki specyficzny humor, znaczy bardzo, bardzo fajny humor i wielu z nich często wydaje się zadowolona mimo beznadziejnego położenia, więc tu nie ma co się dziwić. My name is Abe. A właśnie. I was employee of the year. Now I'm dead meat. I crossed the meanest boss in the world. Mullet the Gluckin. My whole life changed in just one day. I was working late one night. Teraz właśnie poznamy, co się tak naprawdę wydarzyło, że postanowiliśmy no uciekać, czy też pomóc naszym znajomym, naszym braciom, powiedzmy. And we made some good scrab cakes too. I thought I had a good job, but that was before I knew how we'd make new and tasty. Look, I was still defined. The truth, it turned out. Now that would blow my mind. The Gluckins were scared, cause prophets were grim. Okay, here they are. Tony, you see that? How the hell are we gonna get out of this one? Paramites and scrabs had been turning up thin. As you can see, things are going down. My God, Lord, what are you gonna do about it, huh? Podobny język trochę jak Valiant Hearts, ale sama gra na pewno będzie znacznie inna. This new kind of meat? What? It was us! No i właśnie tak widzimy, nasi mudokowie mogą zostać przetworzeni na pożywną, pyszną karmę. Co pewnie nie wszystkim się spodobało, a na pewno nie naszemu głównemu bohaterowi. Więc nogi za pas i uciekamy. Tak, wspominając intro z tej starej edycji, wydaje mi się, że wyglądało bardzo podobnie, jak i nie. Tak samo, po prostu trochę gorzej graficznie, pewnie jak sama gra. Właśnie zobaczymy, jak to za moment wygląda. O, to już wygląda
że mamy właśnie już grę. Widzimy tutaj praktycznie się ona prezentuje i naprawdę nieźle. Jest nieźle i jeżeli nie ucierpia sama rozgrywka, to już mi się podoba. Tym bardziej, że ten kanał miał być, to może być taka ciekawostka. Właśnie to miała być jedna z produkcji, w której miałem startować, którą miałem nagrywać, ale jeszcze w tej starej wersji na X-Jump. Aha, już tutaj rozumiem. Tu co, możemy pociągnąć? Aha, drzwi. Przechodzimy przez drzwi. Tak, chciałem od tej gry zacząć, ale jeszcze w starej wersji bardzo, bardzo miło wspominam ten tytuł, podobnie jak z tamtych czasów. No, wtedy to była taka moda na platformówki. Wiem, że chyba grało się mniej więcej w Kapitana Pazura, Jack Jazz Rabbit, przynajmniej w polskich wydaniach jakoś się pojawiały w tym czasie, bo pamiętam, zawsze uwielbiałem Big Boxy gdzieś jeszcze. Może jakby kiedyś była okazja nagrać vloga, to może gdzieś pokażę te Big Boxy, bo niektóre są naprawdę ciekawe, naprawdę fajnie zrobione. Co tu mamy? Tu mamy jakieś szybkie przedstawienie sytuacji. Możemy się zorientować, jak to wygląda. I mamy 299 braci do uratowania. Przypuszczam, że nie uratujemy wszystkich, mimo że na początku może iść całkiem nieźle. Później się robi naprawdę ciężko. Tu widzę, że trzeba się rozpędzić i przeskakiwać. Jeszcze raz. O! To tak chciałem, mam trochę ciśnienie podnieść. L1 chyba, żeby się skradać, tak. No L1 i oczywiście. I oczywiście lewy analog. I teraz prosimy o ciszę, bo ktoś sobie tu uciął drzemkę. Bardzo niedobrze było, jakby wstał, dlatego nie budząc. Otwieramy sobie dalsze przejście. Jeszcze w sumie ten motyw pamiętam z poprzedniej części, chociaż trochę mi się mylą te, no nie wiem, czy można nazwać odcinkami. O, tutaj nie ciągnę, bo ten by nam spadł kolega, a mamy ich uratować. Hello, działa? Działa, a nasz ulubiony... Aha, okay. Follow me, a jakoś mogę inne komendy. Coś ci spadło? Ape? Kurczę, Ape, ile ty masz pieniędzy? O, znalazłem. Tak, taki mały żarcik jeszcze. Wow, ktoś tu śpi w South Parku. Jedziemy na dół. Tak. Strasznie zaspany ten odcinek. O, i tutaj L1 i L2 i w ten sposób ratowaliśmy naszych pierwszych przyjaciół. W ten sposób też nie wiem, czy się pożegnamy. Może jeszcze chwilę zagramy. Nie chciałbym jednak specjalnie przyciągać tych odcinków, tak żeby zostawić więcej na później. Żeby właśnie rozegrać się nieco. O, hello. Everyone. Nie wiem, czy to tak dobrze, że was wszystkich tutaj ciągnę ze sobą. I uciekajcie, jesteście wolni. Tak. Jak to ładnie te statystyki wyglądają. Ciekawe, jak długo. Ktoś tu jeszcze będzie się na nas czaił? Wow. Hello. Chodź do mnie, tak, idealnie. To jest najpiękniejsze w tej grze. Zemsta na przeciwniku. Zobaczmy, co tu jeszcze mamy do zrobienia. Tu nigdzie nie widzę miejsca, gdzie byśmy mogli odesłać naszych braci. Idźmy więc do góry. O, tu ktoś śpi. Może uda mi się kogoś zrzucić jeszcze? Tak, chodź, ktoś. Tak, idealnie, jeden. A ty jeszcze poczekasz na swoją kolejkę. Hello. Drugą stronę. Może pośpiewam ci? Oj, prawie. Aj. No. Prawie, oj. A jak ty się utrzymałeś tą nogą w powietrzu? No dobra, ale widzę, że nie lubisz, jak my śpiewamy.
Idealnie, tak. Nie wiem czemu. Mam nadzieję, że to nie jakieś ukryte, sadystyczne wizje, ale strasznie uwielbiam. Wow, ptaszki, wróćcie tutaj zaraz. Czyżby coś się tu aktywowało? Nie, na szczęście nie. Strasznie uwielbiam mścić się na tamtych stworach. Chodźcie ze mną, everybody w pomarańcze, tak. Chodźcie w ptaki. Póki śpiewa. Tak, i jeszcze ktoś jest tu do ratowania? Nie. Aha, tu mamy kucnąć. Przejść dalej. Dobra, w tym miejscu się z wami żegnam. Bardzo, bardzo jeszcze raz najmocniej dziękuję za wszystkie subskrypcje, za wszelkie komentarze. Nagrywa się tak naprawdę super, naprawdę bardzo, bardzo dobrze. Myślę, że samego Gabe'a będziemy właśnie dzielić na takie krótsze części, ponieważ ogląda się to łatwiej, a sama gra, jak pamiętam, też nie jest jakoś wyjątkowo długa. Więc póki co najmocniejsze pozdrowienia. Trzymajcie się i do zobaczenia niebawem. Grał dla was Korle South Parku. Jedziemy na dół. Tak. Strasznie zaspany ten odcinek. O, i tutaj L1 i L2 i w ten sposób ratowaliśmy naszych pierwszych przyjaciół. W ten sposób też nie wiem, czy się pożegnamy, może jeszcze chwilę zagramy. Nie chciałbym jednak specjalnie przyciągać tych odcinków, tak żeby zostawić więcej na później, żeby właśnie rozegrać się nieco. O, hello. Everyone. Nie wiem, czy to tak dobrze, że was wszystkich tutaj ciągnę ze sobą. I uciekajcie, jesteście wolni. Tak. Jak to ładnie te statystyki wyglądają. Ciekawe, jak długo. Ktoś tu jeszcze będzie się na nas czaił? Wow. Hello. Chodź do mnie. Tak, idealnie. To jest najpiękniejsze w tej grze. Zemsta na przeciwniku. Zobaczmy, co tu jeszcze mamy do zrobienia. Tu nigdzie nie widzę miejsca, gdzie byśmy mogli odesłać naszych braci. Idźmy więc do góry. O, tu ktoś śpi. Może uda mi się kogoś zrzucić jeszcze. Tak, chodź ktoś. Tak, idealnie, jeden. A ty jeszcze poczekasz na swoją kolejkę. Hello. Drugą stronę. Może pośpiewam ci? Oj, prawie. Aj. No. Prawie, oj. A jak ty się otrzymałeś tą nogą w powietrzu? No dobra, ale widzę, że nie lubisz, jak my śpiewamy. Idealnie, tak. No. Nie wiem czemu. Mam nadzieję, że to nie jakieś ukryte sadystyczne. Witam wszystkich, z tej strony Korlej, zapraszam was do nowej serii Zagrajmy w Oddworld Apes Odyssey New and Tasty, czyli nowego wydania starej gry, którą pewnie część z oglądających pamięta, no tym bardziej, że tu jesteście, to myślę, że na pewno pamięta przygody Abe'a. To już bodajże 15 lat, kiedy mogliśmy poznać w nieco gorszej wersji, przynajmniej graficznej czy dźwiękowej. Zaraz zobaczymy, jak to grywalnie się prezentuje, czy nowa wersja nie straciła może starego ducha. Chociaż mam nadzieję, że nie. Tu szybko wybierzmy single player, tak, normalny poziom trudności, nie będziemy szaleć. O, tu na szybko sterowanie, w górę, hello, wait, uja, dobra, to wszystko wygląda podobnie jak kiedyś. Aha, tu save mamy na touchpadzie. No w ogóle ciekawostka taka, gra ma dzisiaj swoją premierę, więc mamy podwójne święto u Abe'a. No właśnie, bo tak zwie się tytułowy bohater, którego widzieliśmy przed chwilą i który jest jednym z niewolników w fabrykach, w farmie właśnie Rapture, czyli no w miejscu, które jest zarządzane przez Glukonów, jak dobrze pamiętam. Nasza rasa zwie się Mudokami. I used to work here. Well, I was really a slave, like all the others. I tu widzimy Mudoków, jak pracują. No,
Nie wygląda to za dobrze, na pewno nie są to najlepsze warunki pracy, ale gra ma swój taki specyficzny humor, znaczy bardzo, bardzo fajny humor i wielu z nich często wydaje się zadowolona mimo beznadziejnego położenia, więc tu nie ma co się dziwić. My name is Abe. O właśnie. I was employee of the year. Now I'm dead meat. I crossed the meanest boss in the world. Mullet the Gluckin. My whole life changed in just one day. I was working late one night. Teraz właśnie poznamy, co się tak naprawdę wydarzyło, że postanowiliśmy uciekać, czy też pomóc naszym znajomym, naszym braciom, powiedzmy. And we made some good scram cakes, too. I thought I had a good job, but that was before I knew how we'd make new and tasty. I was still to find. The truth, it turned out. Now that would blow my mind. The Gluckins were scared, cause prophets were grim. Okay, hit it! Tony, you see that? How the hell we gonna get out of this one? Paramites and scrabs had been turning up thin. As you can see, things are going terrible. My God, Lord, what are you gonna do about it, huh? Podobny język trochę jak w Valiant Hearts, ale sama gra na pewno będzie znacznie inna. This new kind of meat? What? It was us! No i właśnie tak jak widzimy, nasi mudokowie mogą zostać przetworzeni na pożywną, pyszną karmę. Co pewnie nie wszystkim się spodobało, a na pewno nie naszemu głównemu bohaterowi. Więc nogi za pas i uciekamy. Tak, wspominając intro z tej starej edycji, wydaje mi się, że wyglądał bardzo podobnie, jak i nie. Tak samo, po prostu trochę gorzej graficznie, pewnie jak sama gra. Właśnie zobaczymy, jak to za moment wygląda. O, to już wygląda, że mamy właśnie już grę. Widzimy tutaj praktycznie się ona prezentuje i naprawdę, naprawdę nieźle. Jest nieźle i jeżeli nie ucierpia sama rozgrywka, to już mi się podoba. Tym bardziej, że ten kanał miał być, to może być taka ciekawostka. Właśnie to miała być jedna z produkcji, w której miałem startować, którą miałem nagrywać, ale jeszcze w tej starej wersji. Na X jump. Aha, już tutaj rozumiem. Tu co, możemy pociągnąć? Aha, drzwi. Przejdziemy przez drzwi. Tak, chciałem od tej gry zacząć, ale jeszcze w starej wersji bardzo, bardzo miło wspominam ten tytuł, podobnie jak z tamtych czasów. No, wtedy to była taka moda na platformówki. Wiem, że chyba grało się mniej więcej w Kapitana Pazura, Jack Jazz Rabbit, przynajmniej w polskich wydaniach jakoś się pojawiały w tym czasie, bo pamiętam, zawsze uwielbiałem Big Boxy gdzieś jeszcze. Może jakby kiedyś była okazja nagrać vloga, to może gdzieś pokażę te Big Boxy, bo niektóre są naprawdę ciekawe, naprawdę fajnie zrobione. Co tu mamy? Tu mamy jakieś szybkie przedstawienie sytuacji. Możemy się zorientować, jak to wygląda. I mamy 299 braci do uratowania. Przypuszczam, że nie uratujemy wszystkich, mimo że na początku może iść całkiem nieźle. Później się robi naprawdę ciężko. Tu widzę, że trzeba się rozpędzić i przeskakiwać. Jeszcze raz. O! Ach, to tak chciałem wam trochę ciśnienie podnieść. L1 chyba, żeby się skradać. Tak.
No L1 i oczywiście. I oczywiście lewy analog. I teraz prosimy o ciszę, bo ktoś sobie to uciął drzemkę. Bardzo niedobrze było, jakby wstał, dlatego nie budząc otwieramy sobie dalsze przejście. Jeszcze w sumie ten motyw pamiętam z poprzedniej części, chociaż trochę mi się mylą te, no nie wiem, czy można nazwać odcinkami. O, tutaj nie ciągnę, bo ten by nam spadł kolega, a mamy ich uratować. Hello, działa? Działa, a nasz ulubiony... Aha, follow me, a jakoś mogę inne komendy. Coś ci spadło? Ape? Kurczę, Ape, ile ty masz pieniędzy? O, znalazłem. Tak, taki mały żarcik jeszcze. Wow, ktoś tu śpi.